Ponad miesiąc temu, dokładnie 3 kwietnia, Podlaski Urząd Wojewódzki wydał zawiadomienie o wznowieniu zawieszonego postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia projektu i wydania zezwolenia na realizację odcinka drogi S61 od obwodnicy Suwałk do Budziska. 13 kwietnia Bohdan Paszkowski, uczestniczący w uroczystym otwarciu obwodnicy naszego miasta, informował nas, że niebawem będziemy wydawać w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim decyzję o realizacji inwestycji drogowej, już ten na kolejny odcinek do granicy w Budzisku. Także staje się to, co było zapowiadane, faktem, a mianowicie, że Via Baltica po prostu się buduje. Upłynął miesiąc i czekamy na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację. Póki co to procedury administracyjne odsunęły rozpoczęcie budowy. Umowa z włoskim wykonawcą drogi zawarta w pierwszych dniach czerwca 2017 roku zakładała, że roboty rozpoczną się jesienią 2018 roku, a ich ukończenie powinno nastąpić w lipcu 2020 roku. Nikt nie ma już chyba wątpliwości, że poślizg będzie. Pytanie, jak duże? Jeśli w maju otrzymamy zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, to jest szansa, żeby do końca 2020 roku inwestycja została zrealizowana. Obawy co do tego terminu pogłębia fakt, że włoscy wykonawcy nie najlepiej wywiązują się z podjętych zobowiązań. Niedawno opuścili budowę S1. Czy na S61 sytuacja może się powielić? Trudno mi w tej chwili o czymś takim mówić. W tej chwili czekamy na wydanie decyzji z RIDowskiej, czyli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez Urząd Wojewódzki. Długo na to zezwolenie nie będzie trzeba czekać. Jak nas poinformowały służby prasowe wojewody podlaskiego, zezwolenie zostanie wydane w najbliższy poniedziałek, 20 maja.